Na. Jego prędkość maksymalną i dup. No. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, ale zobaczcie co tu się dzieje, gram na mojej ulubionej kierownicy, w końcu Forza Horizon 5 działa na komputerze stacjonarnym, ale o tym opowiem wam w innym odcinku. Maksymalne ustawienia graficzne, jakie można tutaj ustawić w Forzie, jakieś tam eksperymentalne, jakieś takie dziwne rzeczy, wszystko to poustawiają na maksa, no i będziecie mogli ocenić, czy gra wygląda lepiej na PC-cie czy na Xboxie, no przecież do tej pory, od premiery Forzy Horizon 5, czekajcie, tutaj to był przycisk. O, od premiery Forza Horizon 5 wszystkie moje odcinki z gry były nagrywane na Xboxie. Wszystkie były w tym trybie gorszej grafiki, więc no, myślę, że poprawa jako taka będzie, mimo wszystko, no nie? Chociaż są drobne minusy w porównaniu do wersji Xboxowej tutaj na PC-cie. Ale generalnie gra wygląda trochę lepiej, wydaje mi się. O tym opowiem jeszcze w innym odcinku, kurde. O kurde, chciałem się obejrzeć do tyłu myszką, a tutaj taka przepaść. Widzę jakiegoś gracza, klakson już sobie przypisałem, czekaj. O, działa mi klakson, mapa. Mapa, o, mamy mapę, super. Wszystko jest, jedyne co nie mam tutaj przypisane do tych przycisków, to jak będę wybierał sobie samochód, wiecie, jak się tam zdobędzie jakąś furę, czy chcesz zamienić, czy nie, no to jak kogoś pokonasz, no to będę musiał to robić padem i tylko tyle. Dobra, tutaj mamy kogoś, mam fajny samochód, więc o, właśnie, jedziemy. O kurde, o nein. Czekaj, dobra, jak to się robiło? Tutaj on jedzie wulkanem, mapa szybko. Na wulkanie, o nie, dobry, a to mogę przegrać, bo tamten mały samochodzik jest, ma mega dobre przyspieszenie, a tutaj pod górkę, ajajaj, tutaj pod górkę właśnie to przyspieszenie się przyda, ale nie poddajemy się, jedziemy do końca, zobaczymy co się stanie. A tutaj dwójka, jedź. Maserati takie słabe, gościu już jest, no nie, no to już mnie rozwali, kurde. No tamten jednak przyspieszenie ma kozackie, więc tutaj podjazd pod górkę. Aj, to tak. Nawet nie dałem rady tutaj podjechać pod drugi podjazd, a tamten tym małym rurowcem bez problemu pod górkę śmignął. I uwaga, uwaga, gdzie on jest w ogóle? Jadę do końca, słuchajcie, ja się nie poddaję. Nie wychodzę, bo nie wiem co się stanie. Ty, ale to nie było chyba na wulkanie, to było gdzieś tam niżej. Ale gościu mnie pozamiatał, no nie ma co się dziwić, ja miałem sporą przerwę od Forzy. Praktycznie całe lato nie grałem w tryb Fortnite. Było strasznie gorąco przez to lato, no kurde. I tutaj, ja nie mam klimatyzacji, i tutaj jak te moje dwa komputery, wszystkie te zasilacze oświetlenia i to wszystko zaczęło się grzać, to ze mnie dosłownie pot się leciał strumieniami. I ja stwierdziłem, no nie, no gdzie to w takich warunkach nagrywać, też nie dam rady, nie? Muszę się przeprowadzić gdzieś do jakiegoś miejsca, gdzie jest klimatyzacja. Bo tragedia, mówię wam. Na chwilę zamknę tutaj drzwi od mojego pokoju i już jest taki żar i leci ze mnie, wiesz, litry potu. Ja tu co chwilę piję wodę, żeby, wiesz, tak wygląda lato youtubera. I patrz teraz, ziomek, mogę cię obejrzeć. O, już za mną jest drop, nie? A gdybym nie miał tego, nie mógł się obejrzeć, tak jak było to wcześniej na Xboxie do tej pory, nawet nie wiedziałbym, że parę metrów za mną jest jakiś dropix. Zobacz. I teraz sobie tylko tu podjeżdżam jak król i zabieram co moje. Ziom, zobacz. Oho, tutaj mamy kogoś, czekaj, zabrał jakiegoś dropsa. Zawracamy. Gdzie on jest, tutaj. Dawaj, jedziemy. Numer, znaczy trzeci poziom kontra piąty. To będzie ciekawy pojedynek, ciekawe czy dam radę. Powiem wam, że jestem trochę spietrany. Jakby wyszedłem z sprawy totalnie, kurde. Tamten pojedynek poprzedni, z poprzedniego meczu, zacząłem uderzeniem w ścianę. 7 kilometrów do celu? Kawał drogi. Ale powiem wam, że ten Debertnik, który jest na piątym poziomie, on jest dużo gorszy. No już chyba wiecie, no nie? Ej, musimy koniecznie zrobić petycję o to, żeby twórcy Forzy dodali nowe samochody do trybu Fortnite. Czekaj, gdzie mamy jechać? Ja nie widzę mety, czekaj, pokaż mi myszkę. O, teraz myszką mogę sobie... Ja pierniczę, to się w ogóle nie opłaca jechać tym przez wulkan. Ale daleko, 7 kilometrów, to jest najdłuższy pojedynek, jaki kiedykolwiek robiłem w tym trybie. Ej, dłuższego nie miałem, naprawdę.
nie przypominam sobie, nie miałem chyba 7 kilometrów. Chyba, że jazda do ostatecznego punktu. To było chyba najdłuższe, a tak to nie. Prędkość maksymalna w moim... To jest chyba Macan, tak? W moim Macanie powinna być wyższa. Gościu mnie tam trochę wyprzedził, bo się gapiłem na mapę przez chwilę. Ale myślę, że go podgonimy. Tutaj mamy dużo, dużo czasu na to, żeby się postarać o tą pierwszą pozycję. Powoli, powoli, powoli. Dobra, no słuchaj gościu, wiesz, zatrzymaj się, może zwolnij trochę. Cześć, ja jestem Lucek, ja sobie nagrywam odcinek. Słuchaj, ten pojedynek muszę wygrać, bo inaczej widzowie wyjdą z odcinka, powiedzą, Lucek nie potrafi już grać, no już nie to co kiedyś, nie? Dobra, on pojechał na przełaj. Kurde, tu jest ryzykownie trochę, wiesz, ale mamy offroadowe samochody. Spróbujmy, ładnie pojechał, jadę na razie za nim. Pamiętajcie, ja powinienem mieć wyższego V-Maxa od tamtego auta. I to chyba widać, bo zaczynam go powoli, powoli podganiać. A że do celu mamy 6 km, to powinienem jeszcze coś tam nadrobić. Typo jakoś dziwnie zjechał tutaj na offroad, kiedy obok ma drogę szosową, na której mógłby spokojnie jechać trochę szybciej. Ale i tak zostawił mnie z tyłu. Bardzo długi pojedynek. Kurde, zaczynam tracić wiarę w wygraną. O nie, o nie! O, shit! Dawaj, gaz, 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 gaz! O, ale dałem! Ja miałem nadzieję, że on się tak rozbije. O nie, ale lipa. Czekaj, rozbił się. Nie, nie rozbił się, po prostu jedzie, ładnie ciśnie. Oj god, po co robiłem taką długą przerwę od tego trybu? Nie pamiętam już mapy. Nie no, tutaj zawsze się rozbijało, zawsze. Gaz, gaz. Ej, myślałem, że ten Macan jest szybszy, ale na trzeci poziom on jest dobry. Kurde, kilometr, półtora kilometra, kilometr 200 do celu. Gościu już dzisiaj na przełaj, 900 metrów. Nie! Co to tutaj jest? Ej, on... Czekaj, ktoś tu był przed chwilą. Gdzie on jest? Zniknął. Co jest? Zabieraj to, zabieraj! W ostatniej chwili, ale myślałem, że tamten gościu mnie wyzwie. Wziąłem i tak kiepski samochód. Ale jedziemy na pojedynek, czekaj. Kurde, nie wiadomo, w którą stronę będę jechał. Gościu... ten sam samochód, jedziemy! Zarypiaście, to się rzadko zdarza. Zawracamy, dup. Uuu, gościu też szybko zareagował, super. To znaczy, dla mnie źle, bo nie mam wprawy. Muszę tak z... O, chyba będę musiał live'a nawet odpalić z eliminatora, żeby przypomnieć sobie to wszystko, te wszystkie moje sztuczki. O, ktoś nas ściga, to znaczy jedzie za nami, żeby nas później wyzwać, jak chyba skończymy pojedynek. Albo nie ogarnął, że my jesteśmy w trakcie pojedynku, nie wiem. Dobra, pojechałem sobie naokoło, bo tam, gdzie ten ziomek jedzie, są góry i się, no, wolę dookoła, myślę, że jest szybciej. Zobaczymy, no a zwłaszcza tym samochodem, który, no, mówmy się, do najszybszych nie należy. Dobra, powoli tutaj. Brrr. Wolniej, 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 bo coś go tak buja strasznie. Okej, okej, wyprostowałem to. Tu bardzo ważne jest to, żeby jechać mostem, bo przypominam wam, wody tutaj po bokach, z prawej strony chyba nie, ale z lewej strony można utonąć. Jak ktoś tam jedzie na trybie eliminator, koniec! Koniec z nim. O Boże, ej, to będzie mój pierwszy wygrany pojedynek dzisiaj. Uuu, jestem podjarany mocno, nie wiedziałem, że jeszcze tak potrafię. Serio, ole pięknie wygląda ta mgła tutaj na PC-cie. Wow! Sztosik. O kurde. Zwolniły mnie te gałęzie. Jak się tu drzewa bujają. Ej, tak chyba nie było na Xboxie. Wow. Wszystko takie żywe bardziej się wydaje na PC-cie. Kurde, mega. Naprawdę, fajnie to wygląda. Ale tu widok jest. W ogóle na wersji PC-towej można sobie szerszy kąt widzenia ustawić, więc automatycznie więcej dropów widzę w tym trybie. Pomocne, pomocne. Chociaż jak się gra na Xboxie i jak ktoś gra na Xboxie na padzie, to raczej nie powinien mieć problemu, żeby się, wiecie, szybko rozglądać, no nie? Tylko tutaj można sobie te kąty większe ustawić, więc po prostu więcej widać. Czasami się przydaje, czasami nie. Nie wiem, po co zmieniałem Audi na Mini. Przecież Mini tragedia. Muszę koniecznie wymienić tę furę na cokolwiek. Się totalnie nie da opanować. Kurde, ruszaj, że! Ruszaj! Kurde. Dobra.
Biorę Maserati, mimo że przegrałem dzisiaj już w nim pojedynek, to wydaje mi się, że będzie lepszy od tego miniacza. Tam jeszcze jest jakiś drop, nie wiem czy zdążę go zabrać, bo strefa mnie tu zeżre. Nie, tego nie chcę. Tam jeszcze jakieś dropy są, ale trzeba pojedynki robić, kurde. Aha, tutaj widzę dwóch. Kurde, wyzwali się, a chciałem tak ładnie ich wziąć. Pyk, siódemkę zablokujemy, patrz. O, nine. O, da. I tamten z trzeciego poziomu wygra. Patrz. Ja rozdzielę. On jest tym chomskim graczem. Oh my god. Ej. Czekaj, jadę za tym typem, zobaczymy czy on przegra. Ej, to była najbardziej chamska zagrywka, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Aż się źle czuję, bo ktoś mi kiedyś też tak zajechał drogę, to jest strasznie wkurzające. Arr, zaraz mnie ktoś tak rozwali. Dobra, biorę to. Szybko. Nie! Wyzwał mnie na pojedynek w ostatniej chwili. Dawaj, Maserati. Powinienem go zrobić, ale... kurczę, kilometr. Dobra, gaz, może się uda. Tylko, o właśnie, bo tu są kamienie. Gości już mi wysłał baj, więc chyba mnie pokona, nie? Nie wiem. Patrzcie, jak szybko karma wraca. Dawaj. Prepare to be eliminated. Czekaj, jadę do końca, ziom. Kurde, masakra. Zobaczcie, jak szybko karma wraca. Zrobiłem gównianą zagrywkę na kimś. Ej, miałem szybszy samochód od tamtej. Na pewno to Maserati jest szybsze od tamtej pury. A mimo to gościu mnie rozwalił. Jezu. No ale on ja nie wiem jak on zaczekał w miejscu, w ogóle się nie ruszał. Ja jakoś tam cisnąłem ten gaz, nic się z tym Maserati nie działo. Ech, no czasami tak jest. Ale karma wraca błyskawicznie. Nie róbcie takich zagrywek w życiu i w ogóle nigdzie. Bo zobaczcie, jak szybko może to wrócić. Dosłownie następny pojedynek i pyk, od razu chamska zagrywka w stosunku do mnie, ziom. A muszę wam powiedzieć, że też grafika na PC-cie jest taka trochę bardziej ostra, taka bardziej wyraźna, zwłaszcza te tereny gdzieś tam w oddali są w wyższej jakości. Natomiast na PC-cie gorzej wyglądają dymy spod opon i cienie. Dym spod opon jest całkiem okej, ale cienie, jakie rzucają na przykład gdzieś tam drzewa i takie drobne cienie wyglądają gorzej. Ale to takie detale pokażę wam i takie porównanie na innym odcinku. Generalnie są plusy grania na PC-cie, ale są też i minusy. Są też i minusy, które mnie strasznie wkurzają. A co ja tu widzę? Chodź, jedziemy. Kurde. Patrzcie, jaka sytuacja podbramkowa. Jeszcze kogoś wyzwiemy na pojedynek. Czekaj, może... Nie wiem, czy dojadę w ogóle, czy zdążę, bo nie wiem, gdzie ta strefa się skończy, ale i tak wyzwę kogoś na pojedynek. Zobaczymy, co to będzie. Nie wiem, czy go dogonię. Dobra, chyba go złapię jeszcze. Tylko nie wiem, czy dojedziemy do końca strefy. Gaz, by był jaj, jak to byśmy... Nie, no chyba nie dogonimy tej strefy, jak ona zapieprza. Ale to... nie wiem jak to jest. Ja powinienem chyba tym garbusem stamtąd uciekać, bo na bacha się zrespawnowałem. Kurde, jak wolno! Ej, ten samochód musi być strasznie lekki, którym jadę teraz, a on wygląda taki, wiesz, masywny, nie? Ale pewnie jest odciążony. Jak w cokolwiek uderzę, to on bardzo mocno zwalnia. I uwaga, dawaj! Ja pierdziut, ale się udało, ej, już myślałem, że mnie wywali na 100%. Patrzcie, pełny pasek tego timeouta mam. Już naprawdę niewiele brakowało. Czekaj. Musimy tego typka tutaj teraz. Dawaj. Co on ma? Audi, o kurde, Audi będzie szybszy od mojej fury. No nieważne, spróbujemy. Gonimy go! Ej, Audi będzie szybsze, to jest quattro, no jest naprawdę szybkie. No nie bez powodu on mi ucieka teraz, zobaczcie. A czemu nie chce mieć, czemu nie chce się ścigać? Czyż wygrałoby na spokojnie? Dawaj. Próbuję, cały czas tam trąbię. W ogóle coś tam w oddali widzę. Jakoś ten balon, co to jest tam daleko? Widzicie, co się tak trzęsie ten balon? Czekaj, ja to podjadę z ciekawości zobaczyć, o co chodzi? Widzicie to? What the hell? Dobra, mamy typa.
Ej, trzeci poziom kontra trzeci, serio? A zobaczcie jaka różnica między autami, Audi sporo szybsze. Ej, ten balon strasznie się trzęsie, nie wiem, widzicie to na nagraniu? O co chodzi? Tak jeszcze jak... Pierwszy raz coś takiego widzę na tym trybie, dobra, muszę uważać tutaj, bo zaraz się rozbijemy i będzie koniec. Kawałek sobie tu pojedziemy, ja cisnę gaz do końca, nie wiem, może coś mam z kierownicą nie tak, ale ten samochód strasznie wolny. Dla mnie teraz wszystkie samochody są wolne, to może nie problem z samochodami, tylko ze mną. Gaz, gaz, gaz. Ale Audi mnie robi, zobacz, zobacz. Robi mnie Audi, słyszę go z prawej strony. Patrz! Będzie walka, kurde, ale dobre to Audi jest, zobacz, na prostej. Dobra, tutaj przez namioty, namioty wezmę z lewej. Ale on zrobił te namioty, kurde! Ej, no kurde, dużo lepiej jest widać z odległości na komputerze niż na Xboxie. I to mówię o tym mocniejszym Xboxie, jest to autentycznie wyczuwalne, że te tekstury z daleka są lepiej widoczne, zwłaszcza jak teraz podjeżdżam sobie pod ten wulkan. Z jednej strony nie jestem zaskoczony, a z drugiej strony jestem zaskoczony, jak naprawdę bardzo dobrze wygląda to na PC-cie. O, tu się chyba coś wydarzy. Czekaj, on tego Bronco, kurde, wydawał mi się zawsze taki słaby, ale już parę razy z nim przegrałem dzisiaj. Dobra, gdzie tutaj? Który to był poziom? Był chyba poziom... A, ja miałem tego gościa wcześniej, on ma tego, o, będzie miał Deberti, to może się ścigniemy. Bo wcześniej miał Garbusa, jakoś tutaj podjechał pod ten wulkan. I teraz akurat będzie, żeby się z nim ścignąć. Czekaj. O, właśnie. I jedziemy. Miał Garbusa, teraz miał jakiegoś takiego na trzecim poziomie coś. A teraz idealnie, żeby Deberti się ścignąć. I był ustawiony w złą stronę, więc... O, o, o. Ile trzeba się napracować na tej kierownicy. Masakra. Na padzie to się po prostu skręcił w drugą stronę i jedziesz do przodu, nie? A tutaj nie ma, nie ma. Dobra, jedziemy, jeszcze jesteśmy w grze, bo mieliśmy sporą przewagę. O, ale ciężko, kurde, na kierownicy to jednak... Znaczy tak, bo jak się jedzie po równym, to jest w miarę okej, nie? No ale jak tutaj z góry widzieliście, zarzuciło mi dupę i samochód opanować, ciężko. Dobra, gościu tutaj nie wie, że nie można przejechać przez ścianę. O, jednak można. Dobra, to ja nie wiedziałem, że można. Oh my god. Dobra, jedziemy, jedziemy. Deberti kontra Bronco, teraz będzie dopiero prawdziwy pojedynek. Co mnie tutaj tak zwolniło, halo? Ja tylko delikatnie hamulec cisnąłem. Damn, dobra. Całe szczęście trafiłem na słabszego gracza. Jezu. Jakby był ktoś, kto normalnie grał w eliminatora, jak wszyscy, których spotkałem do tej pory i ze mną wygrywali bez problemu, no to mogłoby być już po temacie. Ale na razie idzie dobrze. Zobaczymy, co będzie zaraz. Ciekawe jaka fura mi się trafi, bo ja już piąty poziom mam, także całkiem nieźle. Dopiero co rozpocząłem sobie ten mecz. Dobra, i patrzymy. Oby coś fajnego, kurde! A? Gościu wyszedł z tego. Okej, okay, dobra. Ariel Nomad. Weźmiemy Nomada, moment. O, szybko, szybko wybieraj Nomada. O! O, zdążyłem. Ty, ktoś tutaj za mną od razu! Porsi! Gdzie jedziemy? O, 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 o. Niedobrze, niedobrze. Tym do tego Nomada ciężko jest opanować, bo on... O my god, dobra. Trudno, trudno. Jakoś tu będzie, powoli z tej góry. O, tutaj można skrócić, o, nawet nie wiedziałem. O nie, trafiłem na jakiegoś prosa, on na mnie czekał, aż skończę ten pojedynek. A ja sobie tak, wiesz, kończę, a tutaj sobie jakiś samochód wybiorę, tutaj jakiś coś tam, nie? Ale jedziemy, jedziemy, Ariel Nomad kontra Porsche. O, gościu ma przewagę, kurde, 800 metrów, co jest? Szybko, nie trójka, piątka. Kurde, ale ciężko się gra. Nie szóstka, tylko czwórka. O. Dawaj to, dawaj. O! Ja pierdzielę, ile miałem? Miałem 2 miesiące przerwy, skąd tu takie prosy są? O na, na, chyba gra mi się zawiesiła. Wybrałem sobie miejsce spawnu, niestety. Akurat miałem telefon, nie mogłem wam pokazać losowania, ale patrzcie co znalazłem. Znaczy losowania, dropa. Audi RS7 na początku mecza. To jest jakaś taka rekompensata od losu za to, że chyba nie szło mi cały odcinek i... nie no, dwa pojedynki wygrałem, dwa! Kurde, to na pewno nie jest rekord u mnie na odcinkach, no come on!
Dobra, ale widzę tutaj jakiegoś gracza. Próbuję go dogonić przez te lasy. To może być długa gonitwa, ale no próbuję. Jak będzie miał sobie samochód, to i tak go nie wyzwę. Znacie moje zasady. O i zobacz. Oooo! Kogo my tu mamy? Teraz mam dobrą furę, to. O nie! Ale pierwsze poziomy to. Tu pierwszy poziom, a tu który? A tu chyba trzeci, tak? Volvo. Czekaj, wyzwał kogoś na pierwszym poziomie. No to. To możemy mu wygrać ten pojedynek. Pa, pa, pa. Na, 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 na. Niespodzianka! Niespodzianka! Na, 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 na. Niespodzianka. Czekaj, czekaj, czekaj. Pa! I drzewo! O kurde, ale mnie dzisiaj głupawka wzięła. Czekaj, musimy tak zrobić, żeby ten Garbi wygrał, okej? Okay? Nie no, w sumie Volvo z trzeciego poziomu to jeszcze całkiem spoko pojedynek z Garbi. Ale powiedzmy, że tak odrobinkę wyrównaliśmy szanse tego pojedynku. Jest ciekawe, kto wygra, no. Garbi miał się czas już rozpędzić, także na spokojnie, jeszcze mu może trochę pomożemy Garbiemu. Poczekaj, poczekaj, zwiększymy jego prędkość maksymalną. I dup, dup, no. Ale dostał boosta, ty. Czekaj, czekaj, bo tu drzewa, tu nie będę mu przeszkadzał, się może rozbić. Dawaj, dawaj Garbi, wierzę w ciebie Garbi, ja ci tu pomagam. Ja ci pomagam, kurde, ale ciężko będzie z Wolwiakiem, no Wolwiak jest... Wolwiak jest całkiem dobry w klasie trzeciej, prawda? Całkiem dobry jest. Dobra, ja już mam tutaj swoją taksóweczkę do wyzwania. O, czekaj, czekaj, czekaj. Kurde, zawsze coś walne. Czekaj, jestem słabym graczem, wyzwij na pojedynek. Halo, halo, halo. Aaaa, niespodzianka! O, szósty poziom, okej. Okay. Dobra, zobaczymy co się stanie. Gaz, 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 gaz. Audi RS7, słuchajcie, taka moc. Musimy tego nomada rozwalić. Jak nie tak, to się z nim pospychamy, bo Audi RS7 to jest krowa, zobaczcie na to. Pyk, 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 pyk. Audi RS7. Buah! Szósteczka. Pyk, 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 pyk. I tylko w nic nie wani, Lucek, ja cię proszę. Tutaj są jakieś drzewa takie. O, tam było jakieś chyba twarde drzewo. Pyk, 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 pyk. Gaz, gaz, gaz. Nie poddajemy się, ale Nomad ciśnie tam, ładnie. Nomad ma napęd na tył. Już chyba dzisiaj nie grałem, nie? Ciężka sprawa, kurde, jaki fuks tutaj. Okej, tu są jakieś drzewa. Zwolnimy, zwolnimy, zwolnimy. Nie jedynka! Dobra. Jest. Oh my god, chciałem wrzucić czwórkę albo trójkę chciałem wrzucić, albo piątkę. Ale nie jedynkę, jak wrzuca się jedynkę, to ci samochód wykręca. Już nie mówiąc o tym, że no powinien całkowicie wybuchnąć. O, Ferrari, okej. Okay. Czekaj, to jest to głupie Ferrari. Dobra, spróbujesz, spróbuję swoich sił. To będzie ciężka sprawa. Ta mała kierownica była lepsza do ścigania się. Ta jest fajniejsza do driftu moim zdaniem, ale ta mała kierownica była lepsza do ścigania się, bo mogłeś błyskawicznie kontrolować, no nie? A tutaj, no jednak więcej trzeba się zamachnąć, mimo że to jest tylko 2-3 cm średnicy więcej ma ta kierownica. Tamta ma 32, a ta ma 35. No, 3 cm więcej ma ta kierownica średnicy. Także to tak na rzut, pierwszy rzut oka, no jest oczywiście widać, że jest różnica, ale nie jest aż tak duża. Dopiero duża różnica jest wtedy, kiedy trzeba jechać. A tu mamy Porsche. Ops, 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 chodź, 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 Porsche. Porsche, dawaj, chodź tutaj. O ty kurde, ty, wyzwałem go czy nie? Wyzwałem go chyba, nie wiem, co się stało. Czekaj, jestem teraz w złym miejscu. Ajajajajajaj. Dawaj, 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 dawaj. O nie, ale gówniana sprawa teraz. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Nie jest źle, jedziemy tu przez wodę kawałek. Słuchaj, ja mam offroadowe Ferrari, to się uda. Pyk, trójeczka i z trójeczki gaz, dobra, dwójka. Dwójka i trójka. Napęd na tył, kontrowanie w ciul, ale damy radę. O kurde, ale to był fart, że tu nie było żadnego drzewa. To jest totalna loteria tutaj zawsze, nie? Ale moim zdaniem lepiej jechać troszkę wolniej, bo... Dobra, gaz. Ja pierniczę, myślałem, że to z fokusem przerypie. Ale nie będzie chyba źle. Dobra, jest! Jest! Okej, wyjechać z tych drzew.
Ciężka sprawa. Uch, trafiłem jeszcze tu pod koniec. Wymieniamy to Ferrari. Wymieniamy na co innego, byleby nie tył napęd. Oh my god. Oh my god. Dobra. Co my tutaj mamy? O kurde. No dobra, napęd na 4 koła. Już chyba trochę lepiej. No nie wiem, zobaczymy. Kurde. Dobra, zawracamy. Ktoś już widzę 10 poziom ma. Czekaj, ale kurczę, bardzo ładnie ta gra wygląda w nocy na PC-cie. Man. Wszystko ładnie widać. Elegancko, naprawdę. Na konsoli trochę ciemniej jakby było? Nie wiem, może mi się wydaje. To jest odcinek wychwalania wersji PC-towej, no. No i patrzcie na to. Ja nie mam pojęcia, gdy się ten mecz zakończy. Dawno nie kończyłem w tym miejscu. Dawno w ogóle nie grałem w ten tryb, ale no... Nie pamiętam, gdzie tu się kończyło. Chyba trzeba będzie się kierować bardziej w stronę autostrady, co? Gdzieś tam uderzyć. Albo raczej przełajowa jazda. Nie wiem, czy kogoś wyzywać na pojedynek. 10 graczy zostało. Dookoła jakieś dropy, ale kurde, lepiej jak Lambo chyba już nie będzie, co? O, ktoś tutaj ciśnie na mnie. No jaką masz furę, pokaż, dawaj! jedziemy. Zgadłem, że w tą stronę będzie, super. A, teraz tylko stąd wyjechać. Brylon tylko będzie rozwalone. Nie wiem, czy będę zmieniał ten samochód ten na inny, jeśli oczywiście wygram, bo tu wiesz, różne rzeczy się dzisiaj dzieją na odcinku. Ale poczekajmy. Dobra, na spokojnie, tutaj nie ma co się palić. A gościu się tak do mnie rzucił jak na świeże bułeczki. Dobra, mamy to. Pyk, pokonany, kolejny. Tutaj widzę, że mają jakieś 10 poziomy, ale chyba Lambo będzie dobre. Nie będę zmieniał tego samochodu na ostateczny pojedynek, bo jest dosyć szybkie. Chyba, że będziemy mieli Cherokee Trackhawk. Okej, możemy wybrać Trackhawka, bo nie jechałem nim jeszcze ani razu na tym trybie. A skoro jest to 9 poziom, to chyba dobre będzie. Ale czy szybszy od Lambo? Aj, chyba nie. Zerknijmy na mapę. Co my tu mamy? Mamy sobie taką sytuację. No i ziom, ciężka sprawa. Będziemy musieli chyba, wiecie jak? Tutaj sobie dupniemy tak, gdzieś tutaj w tą stronę. Tutaj jest taka otwarta przestrzeń, tylko jest hopka tutaj przez wodę. Jakoś sobie tu i na autostradę i tam w tamtą stronę mapy gdzieś sobie mykniemy. Co wy na to? Może być taki plan? Podoba wam się? A jakby tak jeszcze ostatni pojedynek zrobił? Widzę, że ktoś tutaj skończył. Ktoś tutaj sobie wygrał. Ktoś tutaj sobie wygrał. A ja już jestem ustawiony do mnie strony. Jakby tylko tak tutaj. Dawaj go. 10 poziom. Oh shit. Ale to Mercedes. Czekaj, gdzie on się pojawi? Kurde, za mną. Dawaj go. Ale pocisnął, kurde. Może dobrze, że go nie wyzwałem. A czemu się za mną pojawił? Przecież on skończył w innym miejscu. Cholera. Dobra, ucieka przede mną. Ale to już chyba będzie, ta strefa się zmniejszy. To już będzie chyba ostateczny pojedynek. Zobaczmy na mapę. Tak, ja sobie pojadę w to miejsce. Już się widzę, że tutaj wszyscy gromadzą powoli w tej okolicy. Szacuję, że w tą stronę, jak jestem teraz ustawiony. Ja cisnę w stronę autostrady. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, ziom. Dźwięk to on ma, co? I jedziemy, zobaczymy. Ja myślę, że gdzieś tutaj. O kurde, niezbyt. Mogłem się ustawić tam, gdzie wszyscy, nie? A, niedobrze. Ale daleko w sumie chyba aż tak nie jestem. Dobra, trzeba się patrzeć na drogę, nie na mapę. Bo zaraz będzie dzwon, jak nic. Chociaż tutaj drzewa takie przerzedzone są akurat w tej okolicy. Może jakoś to będzie. Mam Trackhawka? Pierwszy raz nim jadę tak w ogóle. No ktoś zaspał, kurde, ziomek. No już końcowy pojedynek jest. Co ty robisz tam? Oj, będzie ciężko. 5 km, jadę drogą. Oj, ten Trackhawk na pewno nie jest szybszy od Murcielago. Oj, na pewno nie. 200 km na godzinę, come on. Lambo by już tutaj miało, nie wiem, ze 300 by miało, lekko. Wiadomo, że hopki lepiej, gorzej by pokonywało, ale no jednak prędkość na ostatecznym pojedynku jest dużo ważniejsza. Ja go wziąłem, bo nigdy go nie miałem, wiecie? Z 9 poziom. Naprawdę nigdy nie jechałem Trackhawkiem. Ale lepiej radzę sobie jak poczę, więc jest całkiem nieźle. Ole lipa. Kurde, tu co tu jest? Co to jest w ogóle? Zamki jakieś? To są jakieś piramidy. Czy tam świątynie?
Whatever, rozwaliłem się o to. No, to już, już po temacie. Ale widać, powiem wam, że widać ten taki, może nie postęp graczy, gdybym grał normalnie, to bym, wiecie, nie miał przerwy od Forzy, to też bym był na jakimś tam wyższym poziomie, nie? Razem z tymi graczami bym levelował. Trzecie miejsce dzisiaj. No, nie najlepiej, prawda? No, ale jakoś tam, kurczę, jestem niezadowolony, bo mało pojedynków dzisiaj wygrałem. Ja lubię kończyć coś pojedynek, w ogóle odcinek z taką świadomością, że wygrałem sporo tych pojedynków, nie? Jak jest za mało wygranych, mam wrażenie, że to nie było to i tak dalej. Ale wow, ta grafika, ej, naprawdę w deszczu wszystko tutaj prawie wygląda lepiej. Ale zrobię wam odcinek z takim porównaniem, to sobie zobaczycie, że niektóre rzeczy są jednak gorsze na PC-cie. I to nie wynika z tego, że PC-ty są jakieś słabe czy coś, tylko to wynika z tego, jak ta gra jest przeniesiona na wersje PC-towe albo lepiej zoptymalizowana na wersje konsolowe. Na przykład teraz podczas nagrywania tego odcinka zauważyłem, że jadąc za jednym graczem i on, ten gracz był dosyć daleko, to widziałem jeszcze jego gdzieś tam ślady na piasku, nie? A już był naprawdę bardzo daleko, także musiałbym sporo czasu, żeby go dogonić, tak? I jeszcze widziałem jego ślady na piasku, więc teoretycznie mogłoby mi się to przydać, żeby go ścigać w ten sposób, żeby jechać jego śladami, go gdzieś tam tropić, no nie? Nie wiem, po jakim czasie ślady znikają tutaj na PC-cie, ale na konsoli zaraz za twoim samochodem te ślady znikały praktycznie od razu. Podejrzewam, że jeśli chodzi o zniszczone obiekty, które gdzieś tam inny gracz rozwali, albo ty rozwalisz, to one się tak samo respią po jakimś czasie w tym samym miejscu, tak? Ale te na przykład ślady opon na piasku zrobiły na mnie wrażenie tutaj, na tej wersji PC-towej. I jest dużo takich drobiazgów, które nie od razu rzucają się w oczy, bo generalnie, tak jak wy oglądacie odcinek, to dla was pewnie nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, czy gram na Xboxie, czy gram na PC-cie, prawda? Gra wygląda niemal identycznie, ale są takie detale, które graczy PC-towych ucieszą. Na przykład widzę, że ta mgła tutaj też jest bardziej gęsta niż na Xboxie. Ta mgła na Xboxie jest widoczna, ale jednak tutaj na PC-cie jest jakaś taka bardziej gęsta, tak? Noc wygląda ładniej, no to są takie detale, nie? Dobra, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał i miło spędziliście czas. Zajrzyjcie koniecznie do mBanku po konkurs, a tymczasem trzymajcie się. Na razie. Hejas!